dobry, dnia kolejnego. Miało padać od rana i mamy bezchmurne niebo. Nie wiadomo, o co chodzi. Już w ogóle nie ma wody w okolicy. Ale co chciałem ciekawego pokazać, bo tu chłopaki sobie odpoczywają. Khmerski hamulec ręczny. Coś fascynującego, proszę bardzo. Bo my tutaj te sadzonki transportujemy teraz z góry na dół, ponieważ ci Khmerzy na górze się obesrali, bo wirus i w ogóle, tak, wszyscy uciekli. Nie ma chętnych do pracy, ani w ogóle jest wszystko pozamykane, więc trzeba jakoś hamować ten przeciążony motorek z wagonczykiem, no to chłopaki hamują tak na pałę. Czyli jeden zjeżdża, dwóch z tyłu ciągnie, a z drugiej strony zapiera się nogami za to. I tu jeszcze jedna piękna konstrukcja, piękny kwiatek khmerski, uwaga. Ciach, 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 ciach. O, zbiornik paliwa. Co by nie mówić, w tym zbiorniku paliwa zawsze wiadomo, ile jest paliwa. Także od razu wiadomo, kiedy jest rezerwa. To jest w ogóle wszystko tak zrobione, że jak się coś może spieprzyć, to takie niektóre rzeczy widać od razu, prawda? Na przykład, czy droga paliwa jest drożna, albo na przykład, czy coś jest ze świecą, nie tak. No to już widzę, że świeca się trzyma na druciku. No to jakby co, to trzeba pewnie przetrzeć, albo coś takiego zrobić, bo pewnie gdzieś tam iskra się gubi. No, banalnie prosta konstrukcja. I o dziwo, ten motor jest mocniejszy od mojego, on naprawdę ma kopa. W jaki sposób się tutaj wymienia wachy? Proszę bardzo, ciach, ciach. Czyli z jednej małej buteleczki do większej. I tutaj korek już jest tak na szczelnie zrobiony, że można sobie go po prostu wielokrotnie zakręcać i dokręcać. No, chłopaki fantastycznie to po prostu zrobili. I na czymś takim sobie jeżdżą. Hop. Dziękuję. Ciach. Zakręcamy. Działa, działa. Jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupio, jak widać. Rzecz jest z tym, że chłopaki nie mogą ruszyć dalej, bo jakaś część im wypadła, która służy do zapalania tego sprzętu. Także tam jeden poszedł szukać. A łóżko zapragnąłem sobie zrobić wiszące. Kawałek przenieść, żeby było nieco więcej miejsca. Dwa węzły zderzakowe. Czyli proste i skuteczne węzły, które powinny pomóc mi w ulokowaniu wyra nad powierzchnią tutaj podłogi. Okej. Dobra. Okazało się, że dla stabilności konstrukcji lepiej będzie się robić jakąś środkową ten poprzeczkę. Tak, zrobimy jeszcze środkową. Ty co? Próbujesz? Dokładnie, tak. O. I? Myślę, że jest okej. Okay. Wróciłem do budy. No i cóż. Coś tam, jakieś chmurki się pojawiły na horyzoncie, ale no nie bardzo to razie wygląda na deszcz. Przez chwilę gdzieś tam pokropiło. Ale cały czas nie mamy opadów, więc nasza plantacja jest w trochę trudnej sytuacji, bo specjalnie się sadzi po to roślinki na początku pory deszczowej, żeby one dostawały dużo wody, ale z przerwami też dużo słońca. Akurat wtedy, kiedy potrzebują się przyjąć. Natomiast mam cały czas ten strumyczek tutaj, więc lecę do niego z motyką po to, żeby sobie wykopać tutaj jakiś taki dołek sedymentacyjny do zbierania wody, ogarnienie się i tak dalej, więc zrobię to teraz po to, żeby do wieczora ta mętna woda się po prostu wypłukała. Wygląda na to, że chwilowo problem deficytu wody będę musiał rozwiązać metodami manualnymi, ale spoko, strumyk już wypłukał tą brudną wodę, więc już mi pozostaje nabrać ją do zbiorników i poczekać, aż chłopaki będą jechali z sadzonkami. Zostawią mnie we właściwym miejscu i na powrocie po prostu zgarną mnie tutaj, o, tymi beczkami wody. I to jest chyba najrozsądniejsze. I widzę, że nawet to napełnianie idzie całkiem szybko. A woda jest całkiem czysta. No i mamy to. No i można jechać.
parę osób już sugerowało mi, żeby ogarnąć sobie quada. Ja rozumiem, że są jacyś miłośnicy quadów, którzy naprawdę mają do tego sprzętu sentyment, ale tutaj quadów nie ma, albo prawie nie ma. Poza tym nie ma komu tego naprawiać, robić. Trzeba części sprowadzać i tak dalej. Taka Honda Dream czy Wing generalnie jest bardzo tania, jest bardzo efektywna. Każdy to robi, każdy ma do tego części. Więc zabawa w quady to przerost formy nad treścią. I też dopóki się tutaj nie przyjedzie, sobie człowiek nie zda sprawy z tego, jak to wygląda, ten rynek, te sklepy i to wszystko, to też będzie po prostu wypierał informacje o tym, że czegoś się nie da, albo że coś się załatwia inaczej niż u nas. I tak właśnie jest tutaj. Jak kupię komputer i coś się zepsuje, to jeżeli nie będzie to bardzo renomowany serwis z jakąś taką gwarancją, to prawdopodobnie nikt mi go za bardzo nie naprawi. No, będzie z tym problem. Dlatego też jak Adam kupował Maca, to starał się kupić w takim miejscu, gdzie był duży sklep, gdzie był duży wybór, gdzie była ładna, dobra obsługa. Było widać, że jest tam hajs w tym sklepie. A bo jak ktoś sprzedaje jakiś w sklepie przydrożnym albo gdzieś tam jest komputer, no to to może być jeden z kilku komputerów, który sprzeda w ciągu miesiąca. I dla niego strata takiego sprzętu, który trzeba oddać na reklamację, więc też wiadomo, nie? To jest coś, co no, uderza w jego interes. Więc tutaj ta obsługa nie działa tak, jak na naszym poziomie. I dla mnie to jest do przyjęcia. Natomiast póki się tego nie zazna, się tego nie zobaczy, to człowiek to może po prostu wypierać. I nie rozumieć, że pewnych rzeczy się przeskoczyć aktualnie w tym kraju de facto trzeciego świata przecież nie da. Ja chciałem mieć trochę normalności, zobaczyłem, że mam tutaj ser żółty. Oj, dawno tego nie jadłem. Nawet mają cheddar. Ciekawe czy francuski, no nieważne. No i musiałem troszeczkę większą kwotę zapłacić, więc mówię, to ja kartą zapłacę. I się okazało, że jest panika, no bo przecież tu się prawie nie płaci kartą. Przyszła inna pani, ogarnęliśmy temat. Ale co jest z tym zabawne? U nas też tak było. Też tak było. Ja pamiętam, jak panią w Żabce instruowałem, jak się płaci blikiem z 3 lata temu. Bo jako człowiek, który lubi posługiwać się gotówką, a często na przykład nie miałem nawet karty, tylko wypłacałem hajs blikiem. Tak już płaciłem gdzieś elektronicznie to blikiem i zawsze było to ja blikiem, a pani oho, ale potem ta technologia weszła. No, to tutaj w Kambodży widzę, przynajmniej pani w tym sklepie jest na etapie, że oho, ktoś chce kartą zapłacić, ale to już normalne, tutaj gotowizna to jest absolutny standard. Pamiętam jak Marcin mówił, że robiono taką ekspertyzę dla jakichś amerykańskich funduszy inwestycyjnych, jakby działały karty płatnicze i kredytowe tutaj i się okazało, że to nie ma sensu, bo 90% społeczeństwa nie ma konta w banku. Wszystko leci na gotowiznie. No, także taki kraj. Dobra, wracam do budy, bo się robi ciemno, a trzeba się jeszcze umyć. Natomiast mam kawałek bułki i mam kawałek sera żółtego. Jak człowiek takie rzeczy docenia po takim czasie, naprawdę. Tak się cieszę, no jak dziecko. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Kocham te małe biznesiki. I pomyśleć, że większość ludzi w tym kraju, naprawdę ogromna część, więcej niż połowa, nigdy w życiu nie zapłaci podatku bezpośredniego. Jak już jakiś pośrednik kupując, nie wiem, coś od kogoś, co kupuje z fabryki. No bo fabryka płaci podatki, ale taki drobny ciułacz ni chuja nie płaci. Co z tego, że kwota wolna od podatku to jest 325 dolarów, skoro najpierw ktoś musi nas za rękę złapać, że to zarabiamy. A skoro to wszystko jest w gotowiźnie, to te podatki są fikcją, naprawdę. Dobra. Teraz tak, muszę przejechać policjanta. Bez zatrzymywania to schowam się za skuterek. Jak widać cały czas jest ten reżim, że wjeżdżający do balon muszą pojechać tak jakby pobieżną kontrolę.
Michała. Policjanta nie ma, ha! Bo jest już po 17, czyli poszedł do domu po robocie. No, także... Kulaj dusza. A tu rodzina. Rodzina na motorku. Uwaga. Wyprzedzimy, ja pokażę. Piękne to jest. Wolny kraj. A w ogóle w sklepie na rondzie mogę sobie pod tasiemką przejść. No bo siedzę dużo w budzie w dżungli, więc pan uznaje, że kontaktu nie mam z wirusem, więc jestem w miarę bezpieczny. No plus jeszcze wiadomo, no tak właśnie się trochę kolegujemy, chociaż jak z trudem odpalam motor, to on tak odwraca głowę. Ja mu się nie dziwię, że on odwraca głowę, bo to znaczy, że chyba jednak coś spierdolił. Ale to nic, ja mu to wybaczam, zajebisty człowiek. Dobra, Buda! Co by nie mówić, w tym strumyku naprawdę mycie się to jest taka codzienna celebracja. Człowiek na nowo odkrywa i docenia te wszystkie małe rzeczy, których nie doceniamy na zachodzie. I patrzę sobie w ten księżyc i uspokajam się po prostu. Chyba jakieś burze słychać na horyzoncie, coś tam nawet mryga żaróweczka. O dziwo, z akumulatora, nie wiem o co chodzi. A tymczasem chyba przyszła do mnie kolacja. Tutaj na kolację to chyba trzeba będzie przyjąć na głębokim oleju. Czyż nie? To co? Dzień dobry. Ten kolejny piękny tropikalny poranek. Trochę padało w nocy, nie za dużo, ale z 2/3 wody beczki, z tego co widziałem, przedtem się nabrało. No, niestety cały czas trwa cała ta paranoja w Ratanakiri i generalnie wszystko wokół jest pozamykane, ludzie po wioskach się boją, są barykady postawiane. Pewnie jakbym drona odpalił, to by dalej stały. Kto wie, może tam polecę ich, powkurzam. No cóż no, my tymczasem wracamy do pracy na plantacji. Bez wsparcia z zewnątrz, bo wsparcie z zewnątrz boi się wirusa. Tyle. Szkoda, że nie wziąłem z sobą kamery, jak pojechałem na chwilę na górkę do sklepiku, żeby kupić cokolwiek do picia. Bo taka starsza pani mi obsłużyła bez większego problemu, ona to tam miała to gdzieś. Pewnie pamiętała czasy Pol Pota, ale generalnie wszyscy byli obesrani. Nasz sklep tam na górze też nie działa, chłopaki siedzą tam, zbijają bąki. Mają możliwość przyjść do roboty, ale nie. Sklep zamknięty, oni też nie idą do roboty, siedzą. Mówię, pojadę kawałeczek dalej, tam w kierunku tej wioski, co jest zabarykadowana. I tam właśnie pani mi sprzedała napój. Natomiast ja gdzieś tam już zacząłem się rozpoznawać tych takich chłopków roztropków, którzy całymi dniami siedzą i grzeją ławy tu czy siam, tam czy siam. I teraz, jaka tam była nadreprezentacja przy tym szlabanie. Z 5 chłopa siedziało obok siebie, każdy w maseczce, żeby nie było. I pilnują bambusowej barykady. No po prostu śmiech na sali, naprawdę. Ale w końcu są potrzebni. W końcu mają jakieś zadanie inne niż grzać ławę gdzieś tam na jakiejś wiosce, nie? Spoko. A, tak w ogóle to złapałem wieczorem kolejne kraby. Byłoby ich 4, gdyby nie to, że do mnie dzwoniono z kraju i się pytano, czy żyje. Akurat wtedy mi jeden czmychnął. Także zostawiłem. Tutaj kmerzy lubią takie przysmaki. Ja nie wiem, czy Sina coś z tego zrobi dla chłopaków. O ty sukin synu, nie ma. Nazad, do budy. No. Prawie uciekł. No, także mamy 3 kraby.
Zobaczymy. Może coś z tego będzie dzisiaj. Ja to nie przepadam, ale wiadomo. Może chłopaki będą chcieli. Ja obiecuję to dzisiaj pokazać, ale tutaj ta dieta naprawdę, ryż jest podstawą żarcia i ryżu tu zawsze jest pod dostatkiem i do tego ryżu z reguły się jakieś takie zupososy dodaje, czyli tam jest sporo wody, sporo warzyw, trochę mięsa i to się tam macza i jakoś tam je. No, średnio mi to smakuje. Jest to jak najbardziej zjadliwe, natomiast no brakuje mi takiej finezji, tego naszego kunsztu europejskiego, co tu dużo mówić, no. Tu w kuchni naprawdę widać ślady Pol Pota, naprawdę. Bo ludzie jak jadą do Azji, jak ja też jechałem do Azji, mówią: o, super, kuchnia azjatycka i w ogóle. No bo trochę próbowałem tego żarcia azjatyckiego w kraju i zdałem sobie sprawę z tego, że raz, kuchnia azjatycka jest robiona pod nas, pod nasze potrzeby smakowe u nas w Europie. A dwa, w tym kraju Azji Południowo-Wschodniej ta kuchnia jest stosunkowo uboga. I to naprawdę widać. No. Zresztą oglądam sobie czasami story mojej kumpeli, która siedzi w Tajlandii i tata w ogóle ma żarcie. Różne, wszelakie. Tutaj wegetarianizm miałby ciężko, nie? A tam? Na luzie. No. Czekam na chłopaków, aż przyjdą i co? I zabieramy się do roboty.